geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. Wczoraj, 24 kwietnia 2023 roku w Australii światło dzienne ujrzał strategiczny przegląd obronny ten dokument jawny oczywiście liczący 110 stron analizuje zdolności obronne tego kraju i w bardzo dużym stopniu uwzględnia i rozwój technologii i całe otoczenie geopolityczne i oczywiście rywalizację geopolityczną nie tylko w regionie, ale także na świecie. Zgodnie z tym raportem, czy z tego raportu jasno wynika, że decydenci w Australii, że strategzy w tym państwie już zdają sobie z tego sprawę. Iż nie mogą liczyć na to, że w razie konfliktu Australia będzie chroniona przez swoją izolację geograficzną. Dotychczasowa dywidenda geograficzna w takim znaczeniu strategicznym przestaje po prostu mieć znaczenie. Australia traci po prostu tę dywidendę geograficzną, między innymi w związku z rozwojem rakiet dalekiego zasięgu. Z tego dokumentu możemy wywnioskować, iż głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego Australii jest Chińska Republika Ludowa, i tutaj w dokumencie jest sporo miejsca poświęconego polityce Pekinu względem Tajwanu czy zwiększonej obecności HRL na Morzu Południowochińskim. W raporcie możemy przeczytać m.in. tutaj cytat. Jeśli chodzi o rozwój armii, Chiny są obecnie największym i najbardziej ambitnym krajem od zakończenia II wojny światowej. Rozwój ten nie przebiega jednak transparentnie i nie ma pewności co do zamiarów strategicznych Chin w regionie Indo-Pacyfiku. Koniec cytatu. Jasno z tego wynika, iż Australia najbardziej obawia się tutaj za potencjalnego zagrożenia ze strony Chin w związku z tym jest tutaj pojawił się bardzo istotny postulat, aby siły zbrojne Australii zyskały możliwość atakowania celów oddalonych o uwaga ponad 500 km, ponad 500 km w porównaniu z obecnym zasięgiem około 40 40 km i tutaj zresztą bardzo mocno to także wybrzmiewa w wypowiedziach, w wypowiedziach Antonego Albaniza, no obecnego premiera Australii, który wprost mówi o tym, iż Australia musi być znacznie bardziej samodzielna strategicznie, samodzielna obronnie. I w tym kontekście także warto zauważyć, iż Albaniz jasno tutaj. Deklaruje, iż nie ma żadnej zmiany stanowiska Australii, jeśli chodzi o kwestie Tajwanu, to znaczy Canberra jasno sprzeciwia się jakimkolwiek jednostronnym zmianom status quo i akcentuje kwestię rozwiązywania problemów przez, yy, przez dialog. Yy, natomiast jeżeli chodzi o Kwestie militarne, kwestie obronne, rząd australijski rozważa opcję zwiększenia zapasów broni, amunicji, amunicji precyzyjnej i generalnie rozwinięcia zdolności produkcji, produkcji krajowej. Koszt wdrożenia strategicznego przeglądu obronnego obecnie szacuje się na około 19% miliardów dolarów. Mówimy tutaj oczywiście o czteroletnim okresie budżetowym. Natomiast, natomiast rzeczywiście moim zdaniem perspektywa wyłożenia takich pieniędzy jest jak najbardziej realna, ponieważ również zwiększa się nacisk amerykański na, na Australię. Zresztą widzieliśmy to po tej inicjatywie AUKUS i, i tym, jak bardzo mocno anglosasi, jak bardzo mocno Wielka Brytania i Stany Zjednoczone przywiązują wielką wagę wielką, tutaj przywiązują wielką wagę do znaczenia strategicznego Australii i do zdolności wiązania potencjalnego oczywiście wiązania sił chińskich przez siły zbrojne tego państwa. Warto tutaj przypomnieć, że AUKUS to porozumienie, które zostało zawarte 15 września 2021 roku między Australią, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi i dotyczy wymiany technologii obronnych. Mówi się przede wszystkim o współpracy przy tworzeniu australijskiej floty okrętów podwodnych z napędem atomowym, ale także mówi się o perspektywie budowy pocisków hipersonicznych budowanych przez Stany Zjednoczone i Australię, mówi się także o produkcji niewykrywalnych, bezzałogowych pojazdów, statków latających, no i także o Rozwoju w ogóle przedsiębiorstw zbrojeniowych w Australii przy, przy pomocy właśnie Stanów Zjednoczonych. Widać, że ta współpraca jest szeroko rozwijana, jest to koncepcja wpisująca się w ogóle w strategię amerykańską wobec Indopacyfiku, w ten wielki zwrot ku ku, ku Azji, który został ogłoszony na początku drugiej dekady XXI wieku i takie inicjatywy jak AUKUS, QUAD czy QUAD Plus no, istotnie pokazują intencje strategiczne Stanów Zjednoczonych. W sposób taki wydatny pokazują te intencje Stanów Zjednoczonych i ten strategiczny przegląd obronny z bieżącego roku w Australii jasno, jasno pokazuje, że Australia bardzo mocno skręca w kierunku, w, w, w kierunku Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o to globalne wyzwanie. Globalne wyzwanie, jakim jest wzrastająca potęga chińska. Tutaj co do, co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości, że obecny rząd australijski wkomponowuje całą strategię bezpieczeństwa narodowego w, ta, w, szerszy, w szerszy kontekst geopolityczny, jakim jest rywalizacja między Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową. I tutaj w w tym dokumencie możemy także prześledzić taką pięciopunktową strategię dla sił zbrojnych Australii, która, które mają się dostosować do współczesnych, współczesnych czasów. Przede wszystkim podkreśla się bardziej takie ofensywne zadania dla, dla, dla sił zbrojnych Australii, zdolność do projekcji siły, ochrona kontaktów gospodarczych Australii ze, ze światem włączenie się w systemy bezpieczeństwa zbiorowego na indo pacyfiku i także zdolność zdolność Australii do wpływania na całe spektrum bezpieczeństwa bezpieczeństwa regionalnego. No, to oczywiście także... Wielką wagę przy, przykłada się do szybkiej implementacji, jak to określono, przełomowych, nowych technologii w, właśnie na potrzeby, na potrzeby przemysłu obronnego i jakby ta mobilność i zdolność ogniowa Australii ma być w ciągu najbliższych czterech lat bardzo mocno zwiększona. No i tutaj także należy należy zwrócić uwagę na to, iż. Podkreślono, że Stany Zjednoczone nie są już jedynym liderem na Indopacyfiku, że ten świat jednobiegunowy nie jest już adekwatny do opisu obecnej sytuacji geopolitycznej. To, co jest charakterystyczne, to oczywiście rywalizacja między Pekinem a, Waszy a Waszyngtonem. W związku z tym, określono, iż groźba użycia siły militarnej lub. Pewnego przymusu militarnego przeciwko Australii wcale nie wymaga współcześnie inwazji, inwazji lądowej czy po prostu oddziaływania na, na, na terytorium, na terytorium Aust Australii w sposób bezpośredni. Mówi się wprost, iż nadejście ery pocisków rakietowych, rozwój precyzyjnej broni uderzeniowej dalekiego zasięgu, radykalnie zmniejsza korzyści geograficzne w, w, w tym zakresie. No ale to oczywiście kwestia obrony powietrznej, to nie tylko jedyny temat, który został poruszony w tym dokumencie, także. Także warto zwrócić uwagę, iż ma być rozwój, rozwój zakupu nowych bojowych wozów pieko, piechoty. Warto to nadmienić, że rząd australijski ograniczył plany armii dotyczące zakupu około 450 bojowych wozów piechoty, na które miano wydać 27 miliardów dolarów, i miałby być to zamiennik australijskich transporterów opancerzonych, no, pamiętających jeszcze czasy wojny w Wietnamie. To rzeczywiście wywołało Duże, duże poruszenie w, w siłach zbrojnych, natomiast warto tutaj podkreślić, że w przeglądzie, w strategicznym przeglądzie obronnym zalecano jeszcze zmniejszenie tej liczby do zaledwie 129 pojazdów, no, co niewątpliwie wywoła jeszcze większą konsternację w armii, ale widać tutaj bardzo mocno, bardzo wyraźnie. Położenie akcentu na zdolności odstraszania, na zdolności rakietowe, rozwój, integrację różnych systemów sił powietrznych. Oczywiście, jeżeli chodzi o samoloty, to ma się to wszystko opierać na samolotach F-35. Te zdolności bojowe, natomiast. Ta zdolność do projekcji siły za pomocą broni rakietowej ma być tutaj absolutnie kluczowa i to jest bardzo istotny, taki można powiedzieć, kluczowy element w zakresie wojskowym strategicznego przeglądu obronnego Australii w 2023 roku. Dziękuję Państwu za uwagę.